Cześć, witajcie, ja jestem Neksu, a w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się niepokojącym filmom znalezionym na TikToku. Jeśli odcinek Ci się spodoba, zostaw łapkę w górę, a ja już nie przedłużam i zapraszam Cię do ciemnej strony internetu. Jest to zdecydowanie jeden z najbardziej niepokojących przypadków, z jakimi się spotkałem. Był szeroko komentowany na chińskich platformach społecznościowych, a w szczególności na TikToku. Bean Adventure był chińskim urban explorerem, który często odwiedzał wiele niepokojących i odizolowanych miejsc. W 2022 roku odwiedził coś, co nazywało się opuszczonym laboratorium. Gdy wszedł do środka, poczuł nieprzyjemny zapach wydobywający się z budynku. Cały czas podążał za zapachem, zastanawiając się, co jest jego przyczyną. Gdy kręcił się po budynku, wszedł do pomieszczenia, w którym znajdowało się coś, co wyglądało na basen. Bean był pewien, że źródłem zapachu był ten pokój, więc udał się dalej, aby sprawdzić, co znajduje się w wodzie. Niestety, ale nie mogę wam tego pokazać. Jednak basen był wypełniony martwymi śmieciami. Początkowo wszyscy, łącznie z Beanem, myśleli, że to tylko rekwizyty filmowe. Jednak niektórzy byli zaniepokojeni, w jaki sposób leżały tam ciała. Należy również pamiętać o bardzo nieprzyjemnym zapachu, od którego Bean omal nie zwymiotował. Mężczyzna kontynuował swoją pracę, publikując filmy o kilku innych miejscach i tajemnicach. Jednak wraz z kilkoma innymi osobami zastanawiał się, co dzieje się w tym opuszczonym laboratorium. Te myśli skłoniły go do ponownego odwiedzenia tego miejsca. Po wejściu tam po raz kolejny, Bean zauważa kilka nowych rzeczy. Były tam dziwne rurki, butelki oraz kości leżące na ziemi. Znajdowało się tam również dużo krwi i dziecięce ubrania. Basen w większości był zakryty tkaniną, zasłaniając jego zawartość. Jednak otwór pozwalał zajrzeć do środka i odkryć rozkładające ciała. Te TikToki zostały przesłane na YouTube, jednak większość z nich została usunięta, przez co dość trudno jest je znaleźć. Początkowo ludzie myśleli, że to wszystko jest inscenizacją przygotowaną przez Beana. Jednak ciała wydawały się zbyt realistyczne, aby były fałszywe. To wywołało debatę w social mediach na temat tego, co dokładnie działo się w tym miejscu. Warto również zaznaczyć, że niektórych rzeczy, jak i śladów krwi nie było, gdy Bean po raz pierwszy odwiedził to laboratorium, co sugeruje, że cokolwiek działo się w tym miejscu, to nadal to trwa. Jednak cała ta historia nie kończy się w tym miejscu, ponieważ mężczyzna przyszedł tam po raz trzeci, ujawniając jeszcze więcej szczegółów na temat tego dziwnego laboratorium. Podczas trzeciej wizyty mężczyzna odkrył tak dolone rzeczy, że raczej nie mogę o nich mówić na YouTube. Ale wcześniej wspomniałem wam o tych najmłodszych, jednak tym razem znalazł on również ciała dorosłych. W internecie jeszcze bardziej zawrzało i ludzie zaczęli spekulować, co może dziać się za zamkniętymi drzwiami podziemnego laboratorium. Niektórzy spekulowali, że może być to dzieło seryjnego zabójcy, ale nikt nie był pewny. 15 stycznia 2023 roku Bean miał dłuższą przerwę w przesyłaniu, aż w końcu na jego koncie pojawiły się wszystkie 4 nagrania z tego miejsca. Następnie mężczyzna nakręcił jeszcze masę filmów dotyczących eksplorowania opuszczonych miejsc, jednak nigdy więcej nie wspomniał o laboratorium. Niektórzy spekulowali, że było to miejsce z czarnego rynku i handlu organami. Chociaż Chiny słyną z tego, że mają najmniejszą ilość dawców, to w tym kraju jest bardzo łatwo pozyskać organy, gdy jest się bogatym. Co prowadzi ludzi do wiary, że to właśnie chiński rząd porywa dzieci z wcześniej wspomnianego powodu. Inni uważają, że było to laboratorium, które przeprowadzało eksperymenty na ludziach. Do dnia dzisiejszego nie mamy ostatecznej odpowiedzi na temat tej zagadki. Britney Johnson, znana w internecie jako Lovely Peach, była dość popularna na Snapchacie oraz TikToku. W 2020 roku przyciągała wiele uwagi w social mediach dzięki swoim piosenkom i dość obrzydliwym filmom. W skrócie, kobieta się na dwa z tym dzieckiem. Okay, so Cora Miracle, she's 2 years old, she's my daughter. When I gave birth to Cora Miracle, I automatically knew that she was a piece of shit. She's worthless, she's ugly, her head is huge. Like, it's just, okay? I already knew I hated the but I never really did anything about it. But when she was a few days old, I remember I used to pinch her skin. I ain't gonna lie. I used to pinch her skin just to make her cry and bite her skin and pinch it. Okay, like I said, when she was a few days old, I used to bite her skin, pinch her skin just to make her cry. But I never really did nothing too irrational. Publikowała również filmy, na których to sama się krzywdzi. Jednak nie będę wam ich pokazywał. Nie jestem też pewny, czy to w ogóle prawda. Kobieta powiedziała również, że chce mieć wszystkie choroby przenoszone drogą płciową, a także to. Kobieta zaczęła wymyślać wszelkiego rodzaju kłamstwa, tylko po to, żeby ludzie o niej rozmawiali. Opowiadała historię o tym, jak kiedyś udało jej się sprzedać córkę handlarzom ludzi i że postrzega swoje dziecko jako własność. And making sure that I get paid off because that's my property. So I want to make sure that I got paid off at least enough money for you to keep her for good. Like probably on her birthday she was going to be sold, but unfortunately she didn't make it that far. Po internecie krążył również film, w którym ta kobieta opowiada o tym, jak udało jej się pozbyć swojej córki. Bleach on her, but not that much because like I said, you ain't trying to get arrested, you know, you ain't trying to have all these marks on your child's body, but I was at one point I was going to her intentionally because I didn't kill her intentionally, but I was going to kill her intentionally, but I didn't know that I could make a lot of money off of her. So eventually, since I wasn't going to kill her, my punishments got a little rough. I'll put her in hot scalding water, throw Clorox on her. I'll pinch her really hard, harder than I used to, because I used to just pinch like this. Even hurts me, so I can only imagine. But my punishments got pretty bad to the point where I was putting her in hot scalding water and basically just her, and I really enjoyed it. I enjoyed watching her get. A lot of times I would actually smile and she would get f***ed and I could see the pain in her eyes. She would look at me with so much pain and fear in her eyes and all I would do is just smile. I was like... Kurwa, po prostu inaczej się tego nie da skomentować. Na całe szczęście to wszystko było tylko zmyślonymi kłamstwami i ta nie robiła jej żadnej krzywdy. Generalnie cała akcja skończyła się tak, że zostały jej odebrane prawa rodzicielskie, a kobieta nie była sądzona za żadne inne przestępstwa. Jednakże to babsko znęcało się również nad swoim psem, rzekomo połamała mu obie łapki, a następnie została aresztowana. Znęcała się nad nim na rozmaite sposoby, jednak w żadnej sprawie nie otrzymała żadnego wyroku i prowadzi swoje social media aż po dziś dzień. Ten przykład dotyczy koreańskiego tiktokera, który był bardziej znany pod pseudonimem Mama Gay. Był jednym z największych tiktokerów, ponieważ na swoim koncie zgromadził ponad 50 milionów obserwujących. Mężczyzna głównie publikował filmy taneczne oraz wyzwania z TikToka, aż do lipca 2023 roku. Nagle całkowicie zniknął z mediów społecznościowych. Powodem jego nieobecności były okropne zbrodnie, których się dopuścił za kulisami. Po 2 miesiącach od jego całkowitego braku aktywności, jedna ze stacji nadawczych ujawniła, że influencer został aresztowany. Chociaż nie ujawniono tożsamości sprawcy, z niewyraźnego nagrania jasno wynikało, że rzeczywiście był to wspomniany Mama Gay. Według SPS ofiara sama się zgłosiła i szczegółowo opowiedziała, co się wydarzyło. Mama Gay wraz z przyjacielem zabrali ofiarę do baru na wieczorne wyjście. Gdy ofiara nie mogła wypić już więcej, mężczyźni zmuszali ją do dalszego spożywania alkoholu, aż ta utraciła przytomność. Następnie wyniósł dziewczynę z baru pod pretekstem bycia jej przyjacielem i wsadził ją do samochodu. Pojechali do domu i zaczęli się nad nią znęcać, do momentu aż ta się nie obudziła i zdała sobie sprawę, co się dzieje. Dziewczyna również zeznała, że słyszała, jak mężczyźni rozmawiają o nagraniu całego zajścia i zatrzymaniu tego w celach szantażu. Kiedy rozpoczęło się policyjne śledztwo, ci przybyli do domu Mama Gay, ale ten początkowo odmówił wpuszczenia ich do środka. Mężczyzna wraz ze znajomym Aktualnie jest przetrzymywany w areszcie i udowodniono mu winę, za którą może pójść do więzienia na 7 lat. Sanya Khan była amerykańską tiktokerką z Pakistanu, która miała ponad 20 000 obserwujących i powoli budowała swoją społeczność. Jej filmy dotyczyły życia jako studentki sztuki i psychologii oraz zmagań cudzoziemki i mieszkającej w Stanach Zjednoczonych. Równie znaczna część filmów dotyczyła jej rozwodu. Była mężatką z Rahielem Ahmed, o którym mówiono, że jest bardzo niezrównoważony psychicznie. Często groził żonie, że odbierze sobie życie, jeśli sprawy nie pójdą po jego myśli. W grudniu 2021 roku, w związku z rozwodem, Ahmed wyprowadził się do Gruzji, podczas gdy kobieta została w Chicago. Po tym jak Ahmed zobaczył jej filmy o ich rozwodzie i zmaganiach, wrócił do Chicago. Kiedy członkowie rodziny nie mogli go znaleźć, zgłosili jego zaginięcie policji. Wynik śledztwa jest szokujący. W mieszkaniu Sani w Chicago znaleziono ją martwą z raną postrzałową. Rozglądając się, policja odkryła, że sprawcą był Rahiel Ahmed, który również leżał martwy na podłodze z pistoletem w dłoni. Kamery uchwyciły Rahiela w windzie, w drodze do mieszkania kobiety i były to ostatnie chwile uchwycone na kamerze.